Laudetur Jezus Chrystus. Omawiamy sobie jeden fragment z Księgi Rodzaju, czwarty rozdział, wersety trzeci do czwartego, czy Bóg wolał Abla od Kaina, z kolei za tydzień omawiali będziemy sobie taki fragment, jak to możliwe, że Adam żył 930 lat. Czy Bóg ma swoich ulubieńców, czy woli jednych od drugich? W tym przypadku Abla od Kaina? I czy Bóg woli pasterzy od rolników? Jeśli nie, to jaka była zasadnicza różnica między dwoma pierwszymi ofiarami złożonymi w Biblii? Według tradycyjnej interpretacji, różnica między Kainem i Ablem polegała na tym, że jeden złożył krwawą ofiarę, a drugi nie. Jeśli to rozumienie jest poprawne. To dlaczego ani nam, ani im nie udzielono żadnych konkretnych instrukcji w tej kwestii? Aż do tego momentu nie pojawiło się podobne rozróżnienie. I nawet jeśli rozróżnienie między użyciem krwi i jej brakiem było popularne w tych czasach, dlaczego obie ofiary przez całą opowieść określa się hebrajskim terminem minchach, które oznacza dar? Lub ofiara pokarmowa. Odpowiedzi na te pytania nie są aż tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Tylko w jednym punkcie może pojawić się uzasadniony brak zrozumienia. Nic w tym fragmencie nie wskazuje na to, że dotyczy on rozpoczęcia systemu składania ofiar, podczas gdy wydaje się, że jest to pierwszy raz, kiedy ktoś składa ofiarę. Tekst nie podkreśla tego w żaden szczególny sposób. Można to najwyżej wywnioskować. W rzeczywistości przypuszczenie, że Kain i ojciec Abla Adam zapoczątkowali składanie ofiar, może być bliskie prawdy, choć w pierwszych rozdziałach księgi rodzaju nie pojawia się żadna kwestia uzasadniająca składanie ofiar lub wymagająca ich. Całe zagadnienie dotyczące początków składania ofiar od dawna jest przedmiotem dyskusji wśród uczonych. Jednak temat ten pozostaje tajemnicą. Nawet z tą świadomością musimy uważać z przenoszeniem do czasów Adama i Ewy instrukcji, jakie Mojżesz otrzymał później w kwestii składania ofiar. Słowo określające ofiarę we fragmencie o Kainie i Jablu to słowo użyne, użyte w najszerszym znaczeniu minchach. Może się ono odnosić do każdego rodzaju daru. W rezultacie, przewaga, jaką jeden rodzaj daru może mieć nad drugim, nie zależy od zawartości lub rodzaju daru, ani też od obecności krwi. Oczywiście, z darem Kaina był problem. Tym problemem był Kain. W Księdze Rodzaju, czwartym rozdziale, trzecim wersecie opisuje, jak Kain przynosi w ofierze jedynie płody roli. Nie wspomina się o tym, że jako rolnik przynosi to, co rolnicy mają do ofiarowania. Jednak kiedy porówna się jego ofiarę z ofiarą Abla, od razu widać, dlaczego jest gorsza. Abel... Ofiarowuje to, co kosztuje go najwięcej. Tłusta części, które w tamtej kulturze uznawano za najbardziej wartościowe i pierwociny ze swej trzody. Abel mógł równie dobrze rozumować, podobnie jak my, że lepiej byłoby poczekać aż niektóre z tych pierwocin zwierząt dojrzeją i same wydadzą na świat dwoje lub troje jagniąt, wtedy mogłyby złożyć, bo, mógłby złożyć Bogu jeszcze większą ofiarę i tym samym mieć większą przewagę nad bratem. Zamiast tego ofiarowuje to, co kosztuje go najwięcej, pierwocinę. Sposób, w jaki tekst zwraca uwagę na postępowanie obu mężczyzn, i czasownik, jakiego się używa w obu przypadkach, wskazują na to, że mamy tu do czynienia z kontrastem pomiędzy kultem formalistycznym i kultem prawdziwym. W księdze rodzaju, w czwartym rozdziale, wersetach czwarty do piątego, można znaleźć przypadki właśnie takiego odniesienia do tej formy składania ofiary, którą próbowali bracia. Więc nie chodzi tu o ofiarę, ale chodzi tu o podejście do ofiary i zachęcam do samodzielnej lektury Pisma Świętego. Kolejny odcinek, który będziemy mieli okazję wysłuchać, jak to możliwe, że Adam żył 930 lat. Z kolei później takie zagadnienie, jak wiele zwierząt weszło na Arkę. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.